ale nam cały czas się próbuje wmówić, że jednak wójt bardzo dobrze zrobił. Dobrze zrobił, że około 80 tam tysięcy wydał tam bezprawnie i nic się nie stało. Stąd wzięła się ta skarga. I bardzo proszę tam wszystkich radnych o uznanie jej za zasadną, bo nie możemy tak to funkcjonować, żeby tam pieniądze zostały tam wydawane takie duże, bez żadnych przepisów prawa. Wójt w jakiś sposób został ukarany poprzez to, że zostały obniżone mu powory i jako punkt pierwszy, a w punkcie drugim co miesiąc daje nam raporty odnośnie wydatkowania miesięcznego. I mi się wydaje, że mleko zostało odnane, już się jego nie podniesiemy. Jest kara, jest zasadne skargi i prosimy mnie o radę, bo na każdej sesji czy na każdej komisji w koło to samo robimy. W koło to samo do tego podchodzimy. Dziękuję. W tamtym roku. W tym roku została pani obniżona. Teraz jaka była umowa ze szkołą? 2,5% prawem zapiskę. Pan wójt sam się przeprowadził zapis do tej umowy. 100 tysięcy złotych znów poszło w głowie. I tego nikt nie widzi, dopóki żeby ma papierów nie wyciągnęła. I pan uważa to na prawę? Pana wójta? Znaczy, ten człowiek po prostu tak jakby zrozumiał swój błąd, znaczy nie. Dużo co do społeczeństwa, to powiem, że nie słyszałem, bo nie miałem tego miejsca bytu, żeby się spotykać z wójtem czy ze społeczeństwem i czy było tak. Tu na Radzie, ostatniej czy sesji, czy na Radzie, padła taka ust wójta, że zrobił źle. Tak, jak mówiłaś. Bo się zbliżała sesja, z której tam dobrze. Szanowni Państwo, oczywiście jest to błąd, człowiek się uczy na błędach, ten nie robi błędów, co nic nie robi. Tak jak Państwu mówiłem wcześniej, na ten rok urokiem wyjątkowym, wszystkie projekty rozliczone, gmina nie jest zadłużona, wszystkie dotacje, które obiecaliśmy, wrócili. To wymagało trudu, wysiłku i pracy sztabu ludzi i oczywiście jest błędem, ponieważ te nagrody zostały, że tak powiem, przyznane, ale jednocześnie nie zmieściły się w 5%. To jest błąd ewidentny wójta. Generalnie, Szanowni Państwo, mówiąc, jeżeli chodzi o budżet, to jest wewnętrzny zapis prawo miejscowe, ale podstawowego zapisu, jakim jest kwota wynagrodzeń w budżecie, nie została przekroczona.